5 minut po godzinie 8. Radio Kaszebę. W Gdańsku słychać nas na 92,3 oraz 106,1 FM. Słuchaj nas również online na radiokaszebe.pl. Radio Kaszebę. Rusza program Czyste Powietrze na nowych warunkach. Jego celem jest wymiana przestarzałych pieców grzewczych na bardziej ekologiczne w celu ograniczenia zjawiska niskiej emisji, której efektem jest smog. O programie i jak pozyskać dofinansowanie porozmawiamy dziś z naszym gościem, z panią Justyną Sikora, kierownikiem działu Czyste Powietrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pani Justyno, bo my dzisiaj podejmujemy taki z naszymi słuchaczami dosyć ciężki temat. Prymus. Bo dziś imieniny obchodzi prymus. Co pani mówi słowo prymus? O, to jest osoba bardzo ambitna, która się przykłada do swoich obowiązków. Tak to widzę. To jest dobre, bardzo ładne wytłumaczenie. Czy prymus równa się kujon? Tak się kojarzy, szczerze powiedziawszy, ale osoba, która lubi się uczyć i lubi naukę, to dlaczego miałaby nie być prymusem i czuć się w tym dobrze? A czy prymus chętnie pomaga? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Powinien. Jeżeli ktoś jest prymusem, to powinien pomagać. A było kiedyś, miała kiedyś pani styczność z takim prymusem? Tak. U mnie w klasie, w podstawówce czy w liceum jak najbardziej były takie osoby. I one pomagały? Tak, one były otwarte do ludzi. Część oczywiście zachowywała dla siebie wiedzę, ale część się dzieliła, tak. Pani Justyno, można powiedzieć, że wy też jesteście takimi prymusami, jeżeli chodzi o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, no bo wy też pomagacie w pewnym sensie. Tak, dokładnie tak. Na ogromną skalę. Można powiedzieć tak, że ten program Czyste Powietrze to faktycznie na taką niespotykaną skalę to już jest program na całą Polskę, na całe województwo pomorskie i tak naprawdę trafiamy i do każdego mieszkańca, w tym właśnie do mieszkańców województwa pomorskiego. To może na początek podsumujmy program Czyste Powietrze. Ile już osób skorzystało z tego programu? To już jest prawie 25 tysięcy złożonych wniosków o dofinansowanie przez ponad 4 lata. W samym zeszłym roku wypłaciliśmy dotacje na poziomie prawie 95 milionów złotych. Łącznie ponad 220 milionów złotych. Także to są ogromne pieniądze, które trafiają właśnie do mieszkańców. Przypomnijmy, program od kiedy? Program ruszył od września 2018 roku. Także ponad 4 z kawałkiem roku już trwa. No i widać, że się rozkręca, także od dzisiaj kolejne zmiany. Wszystko, żeby po prostu ułatwić możliwość aplikowania programu. No właśnie, sporo tych osób już skorzystało z tego programu. Więcej środków w puli, o czym pani przed chwileczką powiedziała, ale i nowe warunki trzeba spełnić. Jakie? Bo to jest nowe rozdanie, nowa pula. Tak, to jest nowe rozdanie. Najważniejsze jest to, że mamy, tak jak tutaj pan powiedział, większe pieniądze idą, wyższe dofinansowanie, zwiększamy progi dochodowe po to, żeby jeszcze więcej osób załapało się na te wyższe dofinansowanie, czyli im niższy dochód, tym większe dofinansowanie. To dofinansowanie nawet dwukrotnie większe już dla najwyższego poziomu, dla beneficjentów tak zwanej trzeciej części, to jest 135 tysięcy przy kompleksowej termomodernizacji. Także te pieniądze są do wzięcia. A te dofinansowania to na co dokładnie? Dofinansowania przede wszystkim, tak jak tutaj pani mówiła na samym początku, wymiana źródła ciepła, tego przestarzałego, wysokoemisyjnego, należy to wymienić na coś nowoczesnego. Mówimy o kopciuchach. Mówimy o kopciuchach, tak, tych, które po prostu są niezdrowe, są szkodliwe dla środowiska, dla osób, których otaczają. Wymieniamy na coś nowoczesnego, niskoemisyjnego. Pompy ciepła, kotły gazowe, ogrzewanie elektryczne, no przekrój jest bardzo duży. No i oczywiście ta termomodernizacja budynku, czyli docieplenie budynku, wymiana okien, wymiana drzwi. Możemy też panele fotowoltaiczne zainstalować, wentylację mechaniczną. To wszystko ma sprawić, że w budynku zatrzyma się to ciepło, nie będzie nam nigdzie uciekało, a to oznacza większe oszczędności w naszych budżetach domowych. To teraz cyferki. Ile macie przeznaczone? Znaczy tutaj jest tak, że mamy 103 miliardy na całość trwania programu na całą Polskę, czyli to jest do 2029 roku, jest taka kwota i jest ona po prostu do wzięcia. Stąd co chwilę zmiany w tym programie po to, żeby jeszcze szybciej, jeszcze więcej wydatkować. Ile przysłowiowy Kowalski może zaoszczędzić? Mówi się, że można zaoszczędzić tą do 70% energii, jeżeli zrobimy tą kompleksową termomodernizację z wymianą źródła. Także tyle
energii ucieka gdzieś jakimiś szczelinami. Warto właśnie przeprowadzić te remonty po to, żeby jak najwięcej pieniędzy zostało w tych budżetach. To jakie warunki jeszcze musimy spełniać? Co jeszcze oferuje program? Przede wszystkim można kolejny raz aplikować w programie. Wcześniej była jakby taka możliwość zablokowana. Często było tak, że mieszkańcy składali tylko na wymianę źródła ciepła, natomiast nie przeprowadzali tej termomodernizacji. Teraz jest odblokowana ta możliwość, można kolejny raz złożyć na inne koszty kwalifikowane niż wcześniej były objęte tą umową. Także zachęcam Państwa, żebyście jednak przemyśleli najlepiej za jednym razem, jak się składa ten wniosek o dofinansowanie i na całość kompleksowo złożyć ten wniosek. Zastanowić się, czego budynek potrzebuje, co jest teraz, można powiedzieć, na topie. Ten budynek... Co by można było jeszcze zrobić, żeby po prostu jeszcze więcej oszczędzić? To jeszcze pytanie dokładając do dofinansowania, bo załóżmy, przysłowiowy Kowalski złożył złożył wniosek o dofinansowanie. Otrzymał je w wysokości powiedzmy 20 tysięcy. Teraz jest nowe rozdanie. Otrzyma 30 tysięcy. Czy on otrzyma 30 tysięcy, czy tylko 10 tysięcy? Różnicę tego. Nie, otrzyma 30 tysięcy. Także to jest jakby, tak jak tutaj mówimy, to jest nowe rozdanie. Wniosek wszystko wyliczy. Nie ma tak, że będziemy teraz Państwu wcześniej nawet w pierwszej edycji można było dostać 47,700 tysięcy złotych, także teraz nie będzie tak, że będziemy coś Państwu ograniczać, odejmować. Nie. Nowe rozdanie, nowa pula, nowe środki. Ale okazuje się, że program Czyste Powietrze nie jest dla wszystkich. Kto nie dostanie takiego dofinansowania? Na pewno nie dostaną osoby w budynkach wielorodzinnych. Program Czyste Powietrze jest dla właścicieli budynków jednorodzinnych lub lokali wyodrębnionych w tych budynkach. To jest maksymalnie, jeszcze raz przypominam Państwu, są dwa lokale w budynku. Także jeżeli jest więcej lokali wyodrębnionych, to już jest budynek wielorodzinny. Nie dostaną również właściciele budynków w budowie, czyli nowo budowane. Czyli te, które nie są odebrane technicznie. Dokładnie tak. Dla tych budynków jest inny program, to jest Moje Ciepło. Dla budynków wielorodzinnych to jest Ciepłe Mieszkanie. Także należy szukać tam ewentualnego dofinansowania. Wspomniała też Pani o dotacji do zakupu nowego pieca, żeby zlikwidować kopciuchy, ale też można otrzymać wsparcie na termomodernizację domów jednorodzinnych. To jest ta nowość. To już było, to zawsze było, teraz natomiast jest to mocniej promowane. Ktoś, kto chce przeprowadzić kompleksową termomodernizację, otrzyma dużo więcej środków. Żeby przeprowadzić taką kompleksową termomodernizację i otrzymać środki, to trzeba będzie przeprowadzić audyt energetyczny, który jest również dofinansowany. To można za niego dostać 1200 zł. I trzeba wybrać taki wariant tego audytu, aby uzyskać parametry odpowiednie dla energii użytkowej. Wtedy przy tych warunkach będzie można uzyskać tą kompleksową termomodernizację, czyli jeszcze większe środki. To ja jeszcze chciałbym dopytać, gdzie teraz można składać wnioski, bo to też istotna i ważna zmiana. Tak. Wnioski teraz można składać jedną drogą, w takim sensie, że przechodzimy tylko na generator wniosków o dofinansowanie i tam w tym generatorze składamy wnioski. On sam podpowiada, sam się uzupełnia, natomiast jest dużo prościej i ten wniosek, jeżeli nie macie Państwo podpisu elektronicznego, możecie Państwo taki wniosek wydrukować, podpisać i na przykład zanieść do gminy. Mamy podpisanych 115 porozumień z gminami. Pracownicy gminy są przez nas szkoleni, więc oni doskonale wiedzą, jak wypełniać takie wnioski i pomagają w złożeniu tego wniosku do nas. To przypomnijmy jeszcze słuchaczom, strona internetowa jaka? www.wufos.gdańsk.pl. Tam się znajdują wszystkie informacje. Informacje również znajdują się na portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu w Gdańsku. Zachęcam też Państwa do skorzystania ze strony czystepowietrze.gov.pl. Bardzo fajna strona. Tutaj też znajdują się wszystkie dokumenty i wszystkie informacje, również o innych programach dla innych rodzajów budynków. To jeszcze o cyferkach. 103 miliardy? Tak, dokładnie tak. 103 miliardy do 2029 roku. Czy to jest dużo, czy to jest mało? To jest dużo. To jest dużo? To jest dużo. Ile przeciętna rodzina przysłowiowych Kowalskich może otrzymać? Znaczy, z waszych średnich takich wyliczeń w tej chwili w programie Czyste Powietrze. To tak można... średnio wychodzi, że taki, można powiedzieć, że dotychczas dostawało tak około 50 tysięcy. To sporo, tak. Można było tyle uzyskać.
spotkać. Także teraz jest jeszcze więcej, można powiedzieć dwukrotnie więcej, więc program powinien teraz naprawdę ruszyć z kopyta i jeszcze więcej tych wydatkowanych środków powinno być. Dlaczego warto przystąpić do niego? Bo o tym w sumie nie mówimy. Warto przystąpić, dlatego że tutaj oszczędzamy tą energię, czyli to zapotrzebowanie na energię zmniejsza się poprzez te inwestycje. Jeżeli się zmniejsza energia, to znaczy, że więcej zostaje w naszej kieszeni, jest to ekonomiczne, bardzo, bardzo dla przeciętnego Kowalskiego. Już nie mówię, że to jest walka z niską emisją, czyli z tym smogiem. Wszyscy dbamy tutaj o naszą jakość powietrza dookoła i te wszystkie właśnie inwestycje sprawią, że to powietrze będzie czystsze, po prostu czystsze. A ja zaglądam w międzyczasie na naszego radiowego messengera i mam pytanie od słuchacza, pana Adama. Pytanie, ile to wszystko kosztuje, taka pełna termomodernizacja? No to już wszystko zależy od metrażu budynku, od tego, co mamy, w jakim stanie jest nasza instalacja centralnego ogrzewania, bo to wszystko można zrobić w ramach programu. Można wymienić, można zmienić, coś dorobić. Natomiast tak jak mówiłam, maksymalnie można uzyskać w tym najlepszym wariancie 135 tysięcy. Na pewno to jest, jeżeli chcemy 135 tysięcy uzyskać, to na pewno trzeba wydać tyle, a moim zdaniem po prostu więcej, ale aż 135 wraca do kieszeni. I wtedy w tym przypadku konkretnym, o którym teraz rozmawiamy, potrzebny jest audyt? Jeżeli kompleksowa termomodernizacja i chcemy te największe pieniądze, to tak, to wtedy trzeba przeprowadzić ten audyt. Audyt musi być wykonany przez audytora certyfikowanego. Zatem warto przystąpić do takiego programu. Mówimy tutaj o mieszkańcach domów jednorodzinnych. Tak. Dobrze, a co z mieszkańcami, którzy mieszkają w blokach? Tutaj jest program Ciepłe Mieszkanie. Tak. Wy jesteście tylko tak jakby pośrednikiem, tak. Tak można powiedzieć. Bo to gminy występują. Dokładnie tak. To gminy do nas się zgłaszają ośrodki i gminy powinny zrobić taki nabór dla swoich mieszkańców, zorientować się, ile potrzebują, na co i tak dalej. Więc tutaj Wojewódzki Fundusz jest, można powiedzieć, pośrednikiem, jeżeli chodzi o pieniądze pomiędzy nami a gminą, a gmina następnie do Kowalskiego. Ale to jest podobny program, czy wręcz ten sam? To jest podobny program. Tutaj jest troszeczkę okrojony zakres. Jednak te czyste powietrze ma szerszy zakres, bo jednak dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy wiedzą, co może być wykonane. Natomiast w budynku wielorodzinnym to jest na pewno wymiana źródła ciepła, okna i drzwi i chyba na tym się kończy tak naprawdę ten zakres. Także jednak troszeczkę jest okrojony, no ale natomiast widać, że jest na to zapotrzebowanie i na pewno też program będzie ewaluował. To ja jeszcze pociągnę temat Kowalskiego, no bo dzisiaj o nim strasznie dużo mówimy, przysłowiowego. Czy Kowalski mieszkający w bloku, gdzie on się musi udać złożyć wniosek, czy też poinformować, że jemu też by się przydało? Musi się udać do swojej gminy. Musi sprawdzić, czy gmina przystąpiła do konkursu Ciepłe Mieszkanie i na miejscu wszystkiego się dowie tak naprawdę. Czy wiemy na terenie Pomorza, na terenie Kaszub, ile gmin przystąpiło w tej chwili do programu Czyste Powietrze? Czyste mieszkanie? Ciepłe mieszkanie? Ciepłe. Tak, tak. Ciepłe mieszkanie to będzie około 25 gmin na razie. Także tak to wygląda. Ja mam jeszcze pytanie od naszej słuchaczki Aleksandry, która pyta o to, czy jest jakiś procent wkładu własnego, czy program jest finansowany w całości? Tak jak mówię, w zależności od, w którą grupę się pani wpisuje. Można powiedzieć, że mamy trzy grupy. To są trzy poziomy: podstawowy, podwyższony i najwyższy. Przy podstawowym to mamy do 40% kosztów kwalifikowanych zwracamy, czyli jest dofinansowania. Następnie jest 70% i 100%. Także w zależności od dochodów, w którą grupę pani się wbije, tyle trzeba swojego wkładu własnego włożyć. Czyli indywidualnie, po prostu w zależności od przypadku. Przypomnijmy, więcej informacji szukać na stronie czystepowietrze.gov.pl. Tak. I jeszcze na? Na www.wufos.gdańsk.pl. O czym informowała Justyna Sikora, kierownik działu programu Czyste Powietrze. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękuję również.